Wszystkich wędkarzy zapraszamy do grupy Radom Wędkarstwo na Facebooku. Witam Was w ten piękny poniedziałkowy poranek 27 września. Kierunek Jagodno, będę tam trzeci raz w tym roku. Byliśmy ostatnio z Michałem. Pierwszy raz w sumie tam byłem z Michałem, z Adrianem. Połowiliśmy ładnych rybek. No i ostatnio byłem też z Adrianem, ale to Wam później pokażę, co udało się złowić. A dzisiaj, korzystając z okazji, że mam parę dni wolnego, po raz pierwszy w tym roku jadę sobie na dwie nocki w spokoju, w ciszy posiedzieć. Chłopaki prawdopodobnie nie przyjadą, bo niestety praca ich zatrzymała. Mamy początek tygodnia, dlatego ja tam lubię jeździć właśnie na tygodniu, nie na weekendy, bo jest tam takie oblężenie, co chwilę zawody, więc w ostatni weekend tygodnia praktycznie tylko jest możliwość takiego swobodnego powędkowania. Ale ja mam o tyle dobrze, że na tygodniu mogę sobie powędkować i dlatego ruszam. Jeszcze 16 minut jazdy przede mną. Zbiornik Jagodno, woda PZW. Rozpoczynamy dwie nocki na tej wodzie. Zapraszam serdecznie na film. No, ja już na miejscu. Godzinę zajęło mi szukanie stanowiska, bo tam, gdzie chciałem wędkować, wszystko pozajmowane. Ale i tak nie ma dużo ludzi. Fajne miejsce tutaj trafiłem po drugiej stronie. Będzie gdzie brolkę sobie rozłożyć, łóżeczko, całe wozowisko. No i myślę, że może jakiś karp dzisiaj strzeli. Naprawdę fajna miejscówka, szeroko. Zaraz sobie wezmę te graty, porozkładam. Ale zanim to wszystko zrobię, zanim się już na spokojnie rozłożę ze wszystkimi gratami, to może obejrzyjcie, co udało się złowić na drugim wyjeździe z Adrianem, właśnie na tym zbiorniku. No, orzecha tygrysiego. A mówią, że leszcze orzechów tygrysich nie lubią. A tu proszę. Mamy takiego potwora. Zamiast karpi takie łopatki. Na razie karpie nie chcą nam współpracować z nami. Mamy, ale mnie obudził. Godzina 4 rano. Rolka fajnie zagrała. Mamy takiego łobuza. Piękny. Waleczna rybka. Posmakowała mu kula. Takich karasi. Karaś złocisty. Ładna rybka. 30 cm. Adrian ma potężną rybę na kiju. Jeszcze tu zaplątała chlera, no. Jest? Taką mamy rybę. Płyń. No, żeby mi troszkę dobrze. Ja pitole.
Dobra, nie do końca się jeszcze rozłożyłem, te grady to już sobie później na spokojnie poukładam. Jedną wędkę mam rozłożoną i z pomba zaznaczyłem sobie odległość, na której będę wędkował. Zbadałem dno za pomocą ciężarka, mamy fajnie, czyściutko, dlatego zaklipowałem na kołowrotku. Nie wziąłem kików do odmierzania odległości, ale sobie z tym poradzę. Przygotuję sobie zanętę do spomba. Jeden zestaw pójdzie na ziarno kukurydzy z orzechem tygrysim, oczywiście od Carp Old School'a, o aromacie truskawki. Natomiast tutaj mam kukurydzę, jeszcze zamrożona, dopiero wyciągnięta z zamrażarki, o aromacie ananasa co prawda, ale to nie przeszkadza. Wrzucę ją sobie całą. Zaraz sobie worek jakiś na śmieci muszę wziąć. Wrzucę ją sobie całą. Widzicie, że jeszcze zamrożona. Doleję sobie do tego odrobinkę oleju z orzecha tygrysiego. I ten zestaw pójdzie pod karpia. Później Wam opowiem, jak będę wędkował, dlatego że łowię 2 dni, jaka taktyka jest na te 2 dni, ale to już na spokojnie sobie do tego dojdziemy. Dorzucam orzecha tygrysiego swojej produkcji. Bez aromatu, delikatnie tylko podfermentowany. Pięknie pachnie. Też go wrzucę. Niedużo. Orzecha tygrysiego nie ma potrzeby, dużo stosowania. I odrobinę dipu truskawkowego doleję do tego. Też był w zimnym miejscu i troszeczkę się zrobił gęsty. Gdzieś tu mam łopatki. Dobra, na razie tak to na razie wygląda i to pójdzie na jeden zestaw. Drugi zestaw będzie na metodę, będę chciał nim poszukać jakiegoś większego leszcza. I tak będę na metodę wędkował do zmierzchu. Na noc postawię 2 kije na grubo, jeden zestaw będzie na ziarna, drugi zestaw będzie na kule. Za chwilę sobie skobry trochę kulami, miejscówkę pod nęcę. Dobra, mieszam to wszystko i jeden zestaw już powoli robię, no i zarzucam do wody. Godzinkę mamy już 12.35, czyli około godziny zostawy już w wodzie. Na razie cisza. Pół kilograma kulek z kobry wrzuciłem do wody. Są takie momenty, gdzie ten wiatr jest taki mniej intensywny. Dlatego sobie podnęciłem. No i czekam przede wszystkim na noc. Jeszcze też na razie na metodę nic nie rusza. I taka mała informacja do Was. Serdecznie zapraszam Was do grupy. Miałem powiedzieć Radom Wędkarstwo. Radom Wędkarstwo też oczywiście dołączajcie, ale do grupy Morf Fishing Wędkarstwo. Oczywiście na Facebooku. Jeśli jesteście wędkarzami, to zachęcam do dołączenia do grupy, dodawania zdjęć z wypraw, dodawania filmów. No i wspólnie stworzymy sobie takie miejsce, gdzie będziemy wymieniać się poradami, doświadczeniami, zdjęciami. Więc kto jest chętny, serdecznie zapraszam. Już w miarę ogarnąłem sobie to wszystko. Zaraz jakaś kawusia poleci. No i czekam na odjazd. Bardzo bym chciał złowić karpia większego. Jednego już mam z tej wyprawy. To jest dopiero moja 3. zasiadka. Tak naprawdę kompletnie wcześniej nie znałem tej wody. Tyle co z opowieści. Muszę kiedyś sobie tutaj na spokojnie przyjechać, przesądować, zbadać głębokość. Może niedługo jakaś łódka zanętowa by się przydała. Żono, na Boże Narodzenie. Przydałaby mi się bardzo. Więc małżonka pewnie, która to ogląda, będzie miała bojowe zadanie. Zrobić mężowi prezent. Taki niespodziewany zupełnie. Ale taka łódka do wywózki by się przydała. No, czekam sobie, odpoczywam. 2 dni wędkowania przede mną. Mam nadzieję, że wędkowanie, że te rybki się pojawią i będzie można coś Wam pokazać. Z tej strony jest naprawdę cisza, spokój. Na tym brzegu, którym jestem,
tylko ja wędkuję. Tam dalej nikogo nie widziałem, żeby ktoś jechał. Po drugiej stronie jest paru wędkarzy. Tamto miejsce, gdzie chciałem sobie usiąść. Tam, co byliśmy z Michałem, z Adrianem, niestety było zajęte. A tutaj niedaleko tamy. Ponoć jest to głębszy rejon zbiornika. No i jak jest takie ochłodzenie, ta temperatura wody już opada, no to z opowieści wiem, że ta ryba lubi się tutaj gromadzić. No i przeważnie tutaj te karpie są łowione. No zobaczymy, oby to się sprawdziło i oby jakiś prosiaczek wylądował dzisiaj na macie. Chodź, chodź, masz, masz tu paróweczkę, jedz. Odwiedził mnie kolega. Piękny jesteś, masz. Obżera mnie z parówek. Masz tu, jedz, jedz. No, masz. Dasz się pogłaskać? A, tak trochę. A, no. Tak trochę niechętnie. Dał się. Dał się pogłaskać. Tak. Zdobyłem zaufanie parówkom, co? Nie bój się. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. No i godzina 15:30. Dobrze mówię? 14:30, kompletnie nic się na razie nie dzieje, na metodę też cisza. No i powiem wam, że trochę jestem sceptycznie nastawiony, bo dzisiaj i jutro ma być wiatr wschodni. Jest takie powiedzenie, wiatr ze wschodu ryby chodu. I dlatego troszeczkę tak jestem niezbyt pozytywnie nastawiony do tego wędkowania. Nawet leszcz nie chcę niestety się uwiesić. Może coś w nocy, patrzyłem teraz pogodę, no i praktycznie całą noc i cały dzień jutrzejszy ma być taka pogoda jak dzisiaj, z takim samym wiatrem. Może coś się zmieni, może ta pogoda jednak jakoś tak spowoduje, że ten wiatr pójdzie w inną stronę i coś się ruszy. Na razie czekamy. Widok z brolki niesamowity, uwielbiam. Uwielbiam takie klimaty. Przyjechał Michał w odwiedziny na spinning, no i takiego okonia drapnął. Okoń wziął na okonia. O, okoń na okonia, piękny. No, taki do 30 może mieć, nie? No. Godzina już po 20. Mamy takiego leszczyka. Chodź, 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 chodź. Już, 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 już. Taki kolega. Wypuszczamy. O. Taka płotka. Bardzo ładna. Na 3 ziarna kukurydzy, wyobraźcie sobie. I na kukurydzę takie płocie biorą. Już chyba 3. albo 4. dzisiaj. Piękne. O. Taki kolega. Co 20 minut takie biorą. Takiego mamy.
No i witam wszystkich rano. Godzina 7. Powiem wam, że do godziny 2 bądź 3 w nocy jakoś tak latałem cały czas do brań. Weszły leszcze i to takie ładne oraz płocie po 30+. Na te ziarna kukurydzy trochę się pobawiłem z tymi rybami w nocy. Jak woda się uspokoiła i wiatr się uspokoił, to ryby zaczęły pięknie żerować. Ale niestety nie karpie. Już na tego prawego kija w nocy koło 3 postawiłem sobie citruza, mówię, niech stoi, chociaż się wyśpię. No i tak się akurat złożyło, że koło 3 zwinąłem lewą metodę, położyłem na stojaku, a citrus do tej pory jest w wodzie. Zaraz go zmienię. Dzisiejszego dnia będzie zupełnie inna taktyka. Już nie będę chciał się z leszczami bawić. Połowiłem ich w nocy, nie nagrywałem wszystkiego, bo z tym światłem musiałbym latać, ustawiać. Mam nadzieję, że w ogóle jakoś się to nagrało, bo para straszna. W nocy było zimno, ale pod moim śpiworkiem czułem się jak w domku i wyspałem się, naprawdę się wyspałem. A teraz sobie zrobię coś do jedzenia. Zrobię sobie jajecznicę na cebulce, na boczku. To możecie mi potowarzyszyć. Mówię tak trochę ciszej, bo tu wędkarze są dookoła, nie będę głośno mówił. To mikrofon powinien złapać ten mój głos. No i jaka taktyka na dzisiaj? Dzisiejsza noc będzie na grubo. Na jeden zestaw kładę bałwanka, hot demona, a na drugi zestaw chyba zrezygnuję z ziaren, bo jak tak płotki biorą i leszcze również na kukurydzę brały, to nie ma sensu się z nimi bawić i co 15-20 minut wstawać do brania. Dlatego też zestaw położę na grubo. Jeszcze się zastanawiam na co, ale prawdopodobnie wejdzie krylowa kulka 18. I niech sobie te zestawy już całą noc czekają na odjazd konia. Później sobie jeszcze wezmę podnęce, skobry, rur wrzucę, jakąś zanętę przygotuję. Michał mi przywiózł pomba. Dzięki, Michał. Takiego większego. Może ten się będzie lepiej otwierał. Był w odwiedzinach Michał, ładnego konia. Na spinning trachnął. No i kiedyś na spinning też muszę się tutaj wybrać, bo jest naprawdę fajna woda. Pokazywał mi Michał jakiś czas temu pięknego szczupaka, chyba 108 cm. Tutaj złowił, więc naprawdę piękna rybka. Gratulacje, Michał. No i na spinning też tutaj się wybiorę. Na razie metoda stoi. Mówię, może jeszcze jakiegoś leszcza do południa się wyciągnie. I muszę się zająć tym prawym kijem. Przezbroić wszystko, bo już nie chciało mi się tych przypłonów wczoraj w nocy kombinować. Taki zestawik był. O, jeszcze nawet ślady po leszczu są na tych 3 ziarnach kukurydzy. W zasadzie 2. 2 zostały tylko po braniu. To sobie później na spokojnie ułożę. O, dobra, tu mam torbę na śmieci i sobie zrobimy jajeczko. Dobra, zapalniczka jest. Kurde, tym nożem to ledwo da się kroić. Masełko oczywiście. Dobra. Zapalniczka. Wczoraj też wieczorem dużo nie nagrywałem. Posiedziałem sobie, odpocząłem. Z Michałem pogadaliśmy. Dzisiaj może coś więcej się ponagrywa, coś może o przyponach powiem, o zestawach. Ale najpierw muszę się rozbudzić. Bo mówię, do godziny 3 w nocy latałem za tymi leszczami. Niektóre leszcze już takie mniejsze, takie 40+, 45.
potrafiały się naprawdę ładne leszcze. Jednego zmierzyłem, miał chyba 56 cm. A te mniejsze leszcze to od razu w wodzie wypinałem. Ale że płocie takie piękne, naprawdę, nigdy takich płoci nie łowiłem. 30-centymetrowe. I skubane 3 ziarna kukurydzy zasysały jak odkurzacze. Ale fajnie, że jest ta ryba. Niech rośnie jak największa. Dobrze, że jest taki zbiornik. Trzeba dbać o te nasze wody. Wczoraj przyszedł taki pan do mnie. Na grzybach był. No i mówi, że on tutaj nie przyjeżdża, bo jak ryby nie wolno zabrać z łowiska, to to nie jest wędkowanie. Mówię, no wie pan, jest tyle różnych wód dookoła, że sobie można jechać i nałowić ryb. No i pokazywał mi karpia 5,5 kg, złowił na Domaniowie. No i się go tak w żartach zapytałem. No to pewnie było co ogryźć z takiego karpia. Mówi, oj panie, było. Cała rodzina się najadła. To tutaj nie przyjeżdżaj sobie, myśl. Choć też jakieś tutaj słuchy chodzą, że parę osób zabiera stąd ryby. Jest to niezbyt fajna rzecz. Mam nadzieję, że ci ludzie prędzej czy później wpadną. I powinno się im dożywotnie karty zabierać za coś takiego. Jest tyle okolicznych wód, na które mogą jeździć. No ale widzicie jak to jest. Jest zbiornik No Kill. Jest grono osób, które dba o ten zbiornik. No i tacy przyjeżdżają, bo wiedzą, że jest tu ryba. I cichaczem, cichaczem wywożą. A dzisiaj jest tak fajnie, w miarę spokojnie. Jacyś wędkarze dojechali. Raz, dwa. Dwóch chyba jest. Tutaj koło mnie. Po mojej lewej stronie teraz. Jest jakiś karpiarz. A tam dalej to chyba tu ktoś był na nocy, ale chyba się zawinął rano, bo już nikogo nie ma. Zapach cebulki. Jeszcze boczuś wleci, to będzie. Śniadanko na rybach idealne. Chyba nie będę dawał całego tego boczu. Poszłem na łatwiznę, kupiłem już pokrojony. Chyba wiedziałem, że ten nóż się nie nadaje za bardzo do takich kulinarnych rzeczy. Zwinąłem tą prawą wędkę i założyłem, zrobiłem sobie nowy zestaw. Dwa ziarna kukurydzy pójdą. Dwa ziarna kukurydzy. Dwa ziarna orzecha tygrysiego. Mojej roboty. Nie stawiam na razie na truskawkę, bo nic się nie działo na nią. I pójdą tylko delikatnie podfermentowane ziarenka przypon z plecionki w otulinie. Są możesz tygrysie zalane jeszcze boosterem o aromacie bomb cream. Dlatego prawy kij na to pójdzie. Zaraz sobie zrobię zanętę i parę rakiet wrzucę do wody. Też na grubo. Nie bawię się już w zanętę i tak dalej. Tylko pójdzie orzech tygrysi, kule bomb creamowe i jeszcze jakiś pelet orzecha tygrysiego znajdę. To jeszcze dorzucę i taka mieszanka pójdzie do wody.
skrzynka ułożona, teraz ser, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz na to pójdzie jajko. Takie gorące, żeby ten ser się rozpuścił. I wędkarskie kanapki gotowe. Łabędzie chyba kanapki wyczuły. Dwa tylko takie delikatne piknięcia. Podniosłem kij i mamy rybę. Wkurzony jestem niesamowicie. Bo praktycznie drugi dzień czekania. I niestety, rybka wygrała. No cóż, tak bywa. Trzeba walczyć dalej i liczyć, że w nocy coś się wydarzy. Nie wiem, czy nie zostanę przy tych orzechach, ale zobaczymy. No trudno. Rybka wygrała, walczymy dalej. Jednak zakładam tego kryla Roniriga. Powoli nęcę i rzucamy. Sprawdzałem sobie zestaw, bo mówię, niemożliwe, żeby ta ryba spadła. Musiała być dobrze wpięta. Zobaczcie, co z hakiem było. Nie wiem, czy to będzie widać, dlatego na czarnych spodniach wam chcę pokazać. Hak się wygiął. No szkoda. Nie będę mówił jakiej firmy. Nie będę mówił jakiej firmy, bo... Nie chcę tutaj antyreklamy robić. No ale wkurzony jestem, powiem wam. Dwa delikatne piknięcia. Podniosłem kij i mówię, o kurde, czuję opór. Ryba delikatnie odjechała. Zanim włączyłem sobie kamerkę oczywiście. No i ja patrzę. Hak wygięty. Do kosza. Tyle z niego zostało. Na dzisiejszą nockę postanowiłem sobie zrobić Roniriga. Tak stwierdziłem, że jak mam stawiać na grubo, to postawię sobie popapka 18. Ronirig jest wykonany na fluorokarbonie. Nie miałem niestety pasty dociążającej, dlatego musiałem posłużyć się tutaj ciężarkiem. Ale już do wody go włożyłem i prezentuje się bardzo ładnie. On będzie się tak unosił. Tego fluorokarbonu w wodzie nie widać, dlatego tak stwierdziłem, że zastosujemy coś takiego, żeby jak najmniejsze podejrzenia wśród ryb były co do przynęty. Dlatego postawię prawy zestaw na Roniriga, kulka pop-up 18 o aromacie krylowym. No i zobaczymy, czy to będzie skuteczne dzisiaj. Jeszcze ją sobie w takim dipie fluo wzmocnię aromatycznie. Oczywiście na końcu rurka antysplątaniowa, no i założę większy ciężarek i na noc taki zestaw pójdzie do wody. Tak to sobie będzie leżało w wodzie, oczywiście bałwanek, czyli będzie sobie tak dryfował powolutku. No, trzeba kombinować. Ostatnia noc przede mną, dlatego stawiam dwie wędki na śmierdziucha i zobaczymy, co przyniesie noc. Zestaw już przygotowany do rzutu. Roniriga na fluorokarbonie.
krylowa kuleczka pływająca. No i rzucamy. Oby dał rybę. Myślę, że ten hak już nie powinien się wygiąć. Wędkowania mamy wtorek, godzinę chyba jakoś po 9 czy koło 10, chyba bliżej 10. Musiałem trochę poczekać, zanim wysuszyłem sobie brolkę, parasol i tak dalej. Sorry za tego papierosa, ale troszeczkę jeszcze jestem, aż się zaplątałem w słowach. Jestem trochę zdenerwowany, bo fajna ryba była wczoraj na kiju, wyjechała na dwa orzechy tygrysie mojej produkcji, ale no niestety wyprostował się hak. No i cóż, nerwy były, byłem naprawdę zły, bo chyba pierwszy raz mi się zdarzyło w życiu, żeby mi się hak wyprostował. Sięgnąłem po podbierak, ryba zrobiła dwa odjazdy w prawą stronę moją. No i niestety była spina. Tak bywa na rybach. Będę musiał się w innej firmie haki zaopatrzyć. Nie będę mówił jakiej firmy, bo nie chcę tutaj jakiegoś zamętu siać. Po prostu może taka seria im jakaś nieudana wyszła. Ale trudno się mówi, walczy się dalej, na pewno tu jeszcze przyjadę na jedną nockę, bo teraz tak wyjątkowo mogłem sobie poświęcić dwa dni na wędkowanie, ale jeszcze tutaj zawitam, prawdopodobnie też ze spinningiem, bo Michał był mnie odwiedzić pierwszego i w sumie wczoraj też wpadł w odwiedziny, złowił ładnego okonia, dlatego z Michałem planujemy tutaj sobie i pospinningować i może uda jeszcze się na nockę wybrać, ale też inne łowiska trzeba odwiedzić, póki ta pogoda jeszcze pozwala, to trzeba próbować. Niedługo będę kolejną serię swoich przynęt robił. Mączki dzisiaj jakieś mają dotrzeć. No i ruszam z produkcją na te jesienne ryby. Jak widzieliście, dwa zostawy w wodzie całą noc, praktycznie bez piknięcia. Na śmierdząco typowo postawiłem. Tak sobie tłumaczę, może skoro tego orzecha w pierwszym dniu podnęciłem, to mogłem postawić na tego orzecha w nocy, ale to no, nie ma reguły. Postawiłbym na orzecha, mogłoby nie być też brania. Sami wiecie, jak to na rybach jest. W każdym bądź razie pierwszego dnia leszczy i płoci połowionych, łącznie chyba z 10 czy z 15 sztuk tego leszcza wpadło, no i kilka takich naprawdę dorodnych płoci. Była fajna zabawa, zasysały trzy ziarna kukurydzy, praktycznie łykały jak pelikany. Więc zabawa jakaś tam z nimi była. No a już na tą nockę nastawiłem się typowo na grubo, Ronnie Rig, kulka pływająca, drugi zestaw poszedł na Hot Demona, no ale niestety, bez ryby, trzeba walczyć dalej i polować na kolejne okazy z tej wody, bo na pewno tutaj jeszcze na jesieni, jak pogoda pozwoli, powrócę. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego materiału, zachęcam oczywiście osoby nowe do subskrypcji, oraz do dołączenia do grupy More Fishing Wędkarstwo na Facebooku. Możecie dodawać swoje filmy, swoje zdjęcia, dzielić się waszymi spostrzeżeniami. Stworzymy taką grupę typowo wędkarską. Sorry, że się tak plątam, ale już po dwóch dniach. Choć dzisiaj w nocy trochę się wyspałem, no nie mogę narzekać. Wiatr był trochę, co utrudniało to spanie. Ale klimat nocnych zasiadek to jest coś, co najbardziej lubię. Dlatego te nocki jeszcze w tym roku się pojawią i widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach, niedługo kolejne wody, kolejne zbiorniki i będziemy próbowali dobrać się do skóry tym rybom. Pozdrawiam Was serdecznie, More Fishing i do zobaczenia w następnych filmach.